Mamy być ukierunkowani na to, co jest naszym rozwiązaniem i myślę, że dobrze by było, żebyśmy ze Starego Testamentu otworzyli Księgę Ezechiela. W tym rozdziale Pan Jezus Chrystus nie jest pokazany bezpośrednio, ale w sposób jednoznacznie mocno sugestywny jako rozwiązanie, które możemy potraktować jako pewne, gwarantujące nam ocalenie. Jest to dosyć krótki rozdział 9. Jest tu opisany bardzo poważny w historii Izraela punkt czasu odnoszący się do sądu. On ma z nami wiele wspólnego, dlatego że my, każdy z nas na własną drogę zboczył. Jak mówi list do Efezjan, umarliśmy w grzechach i upadkach. Zasłużyliśmy na Boży sąd i ten sąd niechybnie byłby na nas wykonany, gdyby nie właśnie ten, który jest naszym rozwiązaniem. Pan Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty i wszystkie grzechy wierzących Jemu ludzi usunął. Sam stał się grzechem za nas. Zatem czytam Ezechiela. W brytyjskim wydaniu jest to 893 strona. Ezechiela, rozdział 9. Potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem. Przybliżcie się, wykonawcy sądu, nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto 6 mężów przyszło od górnej bramy zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza, a chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała w stronę rogu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku. I rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem, przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, i dzieci, i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Potem rzekł do nich, zanieczyście przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi. Potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście. A gdy tak zabijali pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem, ach, wszechmocny Panie, czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A on rzekł do mnie, wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan opuścił ziemię, że Pan tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się. Postępki ich włożę na ich głowę. A oto mąż odziany w lnianą szatę który miał przybory pisarskie u swojego boku, zdał sprawę, mówiąc: uczyniłem, jak mi kazałeś. Widzimy, że ten mąż, który miał stawiać znak na czole tych, którzy mieli uniknąć sądu Bożego, wykonał swoją pracę. Czyli uczynił tak, jak mu nakazano. Postawił znak na czole każdego, kto miał być ocalony od tego sądu. My jesteśmy pośród tego złego i przewrotnego rodu i jako światła świecące, bo tak mówi Słowo Boże. I gdy byli wzywani do chrztu uczniowie w Dziejach Apostolskich, to też było wezwanie: ratujcie się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Ten zły i przewrotny ród to jest każdy, kto nie jest ukryty w Chrystusie. To jest każdy, kto na własną drogę zboczył i swoimi drogami chodzi. Jak widzimy, sąd tutaj zaczynał się od świątyni. Od świątyni, dlatego że ci, którzy są najbliżej wiedzy o Bogu, mają największy ciężar odpowiedzialności. Pan Jezus powiedział do tych, którzy za Jego czasów uchwycili klucz poznania, że oni uchwycili ten klucz poznania, sami nie weszli i innym nie pozwalali wejść. Więc to jest bardzo ciężkie przewinienie, jeżeli ktoś uchwyci klucz poznania nie po to, żeby tak jak apostoł Piotr, czy potem zbór chrześcijański, żeby otworzyć wejście przez głoszenie Ewangelii jak najszerszej grupie, tylko po to, żeby tym kluczem zawiadywać, samemu nie wejść i innym nie pozwolić. To jest duża odpowiedzialność. I tutaj widzimy, że jest powiedziane, 9 rozdział, 1 werset. Wykonawcy sądu nad miastem. Każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. I to jest bardzo istotne, że żaden sąd nie odbywa się bez Bożej inicjatywy. To też dla nas jest nauka, że miłosierdzie poprzedza sąd. To Bóg wyczerpuje wszelkie możliwe drogi ratunku grzesznika, zanim zdecyduje się ten sąd wykonać. I ten mąż z tym pisarskim narzędziem właśnie był tym, który najpierw wykonał pracę, a dopiero potem tych 6, bo w 2 wersecie mamy powiedziane, że tych mężów było 6. Oczywiście tutaj 6 od razu jest, narzuca się, że to jest liczba człowieka, 6, i tych mężów akurat było właśnie 6. Także widzimy wyraźnie, że ten człowiek, który był tutaj odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku, miał za zadanie wynaleźć takie osoby, które były świadome tego upadku, w którym się znalazły, w którym być może były też świadome, a nawet jestem pewien, że były świadome, że same przyczyniły się do tego upadku, również i biadały nad tym, czyli 4 werset. Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. To jest tak samo jak z nawróceniem każdego wierzącego. Odnajdujemy, że idziemy złą drogą, każdy z nas na własną drogę zboczył i biada mi, bo jestem mężem krwią splamionym. Bądź miłościw mnie grzesznemu. I szukamy rozwiązania. Tym rozwiązaniem oczywiście jest Pan Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie nasze grzechy jako doskonały zastępca, zastępując każdego wierzącego w Niego człowieka. Jest to na podstawie wiary, na podstawie łaski, niezasłużonej życzliwości Bożej. I kolejna rzecz, 5. werset. Przejdźcie za Nim. Tak jak powiedziałem, miłosierdzie poprzedza sąd. Najpierw przechodzi ten człowiek, ten mąż z przyborami pisarskimi i zaznacza tych, którym nie wolno uczynić krzywdy. Tym, którzy mają być ochronieni przed nadchodzącym gniewem Bożym. Przejdźcie za Nim przez miasto i wykonajcie wyrok. Ten opis jest tak straszny, że wystarczy, że raz go przeczytałem. I co tutaj jest ciekawe jeszcze? Że ten człowiek z przyborami pisarskimi jest zobowiązany do postawienia znaku. Słowo znak po hebrajsku znaczy taw. Taw jest literą w kształcie literki T. Natomiast w tym czasie, kiedy Księga Ezechiela była spisywana, ten alfabet miał trochę inną postać. I była to postać paleo-hebrajska, wcześniejsza trochę, która miała literkę T bardzo podobną do naszego krzyża. Co obrazowo może być pewnego rodzaju zapowiedzią, że kiedyś, bo to była jeszcze przyszłość, będzie z tym znakiem związana kwestia rozwiązania. My dzisiaj wiemy, że na narzędziu zbrodni podobnym do tej literki zawisł nasz doskonały zastępca, Pan Jezus Chrystus. I na Niego zostały włożone wszystkie nasze grzechy. Wszystkie grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi. On sam stał się za nas grzechem w tych 3 godzinach ciemności. I Jego ofiara została przyjęta, bo powiedział, wykonało się. Wszystko zostało w pełni zapłacone. I jak wiemy, ten, kto się nie skryje w Chrystusie, to lepiej byłoby mu, gdyby się nigdy nie narodził taki człowiek. 10. werset mówi, również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituję się. Skoro Pan Jezus Chrystus został złożony w doskonałej ofierze, to znaczy, że nie było żadnego innego możliwego rozwiązania. Ale też ten, kto Syna Bożego podeptał, nie ma na co liczyć. Nie ma innego rozwiązania. Nie ma i nie będzie. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną każdemu z nas karą piekła wiecznego. I tylko On tą karę na siebie wziął. I tylko On przeprosił Boga za tych, którzy zasłużyli na tą karę piekła, ale uwierzywszy Mu, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, skryli się w Chrystusie i są na wieki bezpieczni. Do 36 mamy pokazaną przez Pana Jezusa prawdę, że to, co wpuszczamy do swojego ciała, to wpływa na to, co się dzieje w środku. Bardziej niż wszystkiego innego mamy strzec swojego serca. Mamy jako wierzący serca oczyszczone przez wiarę, przez Boga. I jako wierzący, jeśli teraz będziemy wpuszczać przez oko dobre Boże światło, to ta czystość będzie zasilana tym światłem. Niestety jest też druga strona. Jeśli jako wierzący to światło będziemy mieli ciemne, jak tutaj Pan Jezus powiedział w 36, czy też w 35, ostrzegając, bacz więc, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. to jeśli takie będziemy robić rzeczy, to również nie będzie to bez wpływu. Co ciekawe, tu jest położony nacisk na to, że to jest ta część ciała, czyli chodzi też o cielesne oczy, bo wiadomo, że nasze oczy są jednym z takich źródeł, czy to patrząc na Słowo Boże ku zbudowaniu, ku wzrostowi, czy też patrząc na obrzydliwości. Dlatego psalmista mówi: nie postawię przed swoimi oczami rzeczy obrzydliwej.